Kaszka Dziewisza, Kuby Naruk, dwie wielkie gwiazdy siatkarskie. I filmowe. Jeszcze. Jak wam się podobał film Drużyna? Mi się podobał Krzysztof Iwicz na początku, prezentujący ten czyli film, tak. Prowadził dobry nastrój. Coraz młodszy jest, jak coraz młodszy, im starszy, tym młodszy. Konferansjerka, nawet nie wiem, czy Mielewski, jak prowadził Oscary jeszcze nie prowadził, ale rozlosowanie Mistrzostw Świata, to też mógłby się uczyć bardzo dobrze. Był uczony na pamięć, widać, że nie było ta lekkość głosu do wprowadzenia. Dobra, poważnie, film był dobry, film mi się podobał? Tak, bardzo mi się podobał. Film, myślałem, że będzie więcej takich bluesów, takich ostrych jazdy. Ale miecha. Bo to jest taka prawda o siatkówce, jak jest miecha? My nie, a oni tak. A oni tak, oni to bluzgają, są niegrzeczni. Gdyby była to nie będzie migła, to przyszły strasznie chłopak, jak siadł w tym filmie. No, jak dobrze ubrany, kolony, marynary. Generalnie sportowcy chodzą w dresach, a igła tam był w marynarze. W dresach. I wiesz, ale to, mówią, że go musi ściągnąć bupy, bo to Hugo Bossa kupił i się nie może chodzić. Tak mnie boli. Dobrze, siatkarze lepiej grają w filmie czy na parkiecie? A ja tak nie wiem, czy ktoś grał. No. Jakichś sztucznych zachowań nie widziałem. Jakoś tak Wojtaszka, widziałeś Wojtaszka w tym latach? Ten... Powiedz, rzuć to! Nie, tam chyba nikt nie czekał na tą kamerę. Nie było widać takiej sztuczności, ja nie widziałem. I generalnie chyba siatkarze mają trochę takiego więcej luzu, dystansu do siebie i nie są napompowani, że tam wielcy panowie... Czekaj. Wakacje po Tarantino. A chcielibyście zagrać w takim filmie? No co już ciekawe. Ja o Tarantino bym chciał zagrać, ale to już nie dzwoni. Tak, ja bardzo chciałem zagrać w filmie, ale... Nie dzwonił. Ja mam telefon włączony jakby. To przekażemy film do Tarantino. Wklej jakiś link z naszymi adresami mailowymi. Ci panowie chcą zagrać w filmie. Że mi się muzyka bardzo podoba i tak co lata ci w tle, bo jest strasznie taka nastrojowa, bo mi się podoba muzyka. Dobrze. Krzysztof Jańczak, to pamiętajmy, skomponował to. Ja byłem za pozdrawiamy wszystko Jańczaka. Byłem za bardzo zestresowany do połowy filmu, ale nie, super wydarzenie, fajna promocja. Nic, tylko bić brawo. No, jaki będzie wynik na mistrzostwach? 3-0. Dla nas. Dla ja tam się nie będę, ten w ogóle, ten film jeszcze dosłownie, ten film ma więcej porażek było w tym filmie, nie? Tam było mało takiego zwycięstwa na sam koniec, to Brazylią, a tych porażek, bo to dobrze w sumie. To chodzi o to, że jak zespół z porażkami żyje, jak ci ludzie, my wszyscy z porażkami żyjemy. Na mnie zrobiła wrażenie, taki był moment, jak dostaję od Bułgarów w noc, wchodzę do autobusu i taka cisza. Nogiera żegnam państwa i taka cisza. Ta cisza, oby tej ciszy było jak najmniej na mistrzostwach, ale jak będzie to... Niech winia, że tak, wchodzi do autobusu, już muzyczkę puści, to będzie oznaczało, że uśmiechnięci. Bo to jednak jest taka cisza... Bo jak już winiar nie jest uśmiechnięty, to... To już jest źle. To jest źle.